rzeczy, których teoretycznie się nie łączy ze sobą, no bo na przykład nie łączy się ziemniaków z makaronem. Tymczasem jadłem w Dolinie Alpejskiej, w Dolinie Dolomickiej, mówiąc precyzyjniej, u Ladynów, to jest taki lud, który zamieszkuje dosłownie parę dolin alpejskich w południowym Tyrolu i w Trydencie, w północnych Włoszech. Jadłem tam danie, którego podstawą są w zasadzie cztery składniki. Makaron pod postacią wstążek, ziemniaki, niedużo tych ziemniaków, które są pokrojone w kostkę, drobną kostkę, oliwa oraz dojrzewająca szynka. I to wszystko razem z miejscowym serem doskonałe. Znam wiele osób, które podejmowały wycieczkę do Marsylii albo w ogóle na Lazurowe Wybrzeże specjalnie po to, żeby zjeść bouillabaisse, czyli opisywaną po tysiąckroć legendarną zupę rybną prowansalską. No i bardzo często to było rozczarowanie. Nie tylko dlatego, że jest to potwornie droga rzecz, no bo ryb w Morzu Śródziemnym prawie już nie ma, jest ich bardzo mało, ale dlatego, że często jest to źle zrobione, więc trzeba wiedzieć gdzie. Ja raz zjadłem okropną bouillabaisse. No oczywiście nie spodziewałem się, bo nawet gdybym się spodziewał, to się do tego nie przyznam, bo powiecie od razu, że jestem nieskromny albo że mam przewrócone w głowie. Ale nie mówiąc poważnie, nie spodziewałem się, no bo to jednak medium, w którym dopiero tak naprawdę zaczynam. Od marca zacząłem swoją przygodę z tym, że medium właśnie zamieszczając, otwierając swój kanał, no i 20 milionów odsłon do dzisiaj. To naprawdę niezwykłe. Praca przy przygotowywaniu filmów do YouTube'a w zasadzie nie różni się niczym od tej dla telewizji, z jednym bardzo istotnym wyjątkiem. Nie mam nikogo nad sobą, kto mi mówi, że to powinno może wyglądać jednak tak, a nie inaczej. Nie mam nikogo, kto ostatecznie decyduje o tym, co się na ekranie pojawia. Jedyną stroną weryfikującą ten film jesteście właśnie wy, którzy to oglądacie.